Cześć wszystkim. Dzisiaj 13 stycznia, czwartek. Zaraz będzie fajrant. Jest tutaj ostatnia godzinka w pracy i chodzę tak za wywrotami i takie. I takie tam. Tam właśnie leży świerk wywrócony. I rozmawiam sobie z koleżanką przez telefon. Rozmawiam, patrzę się i trafiłem na kolejnego parostka. Tak oszedłem. Spojrzałem w dół pod nogi. Leży. Nie jest to świeży, ale... Ale leży. Jest sztuka. Ale ładnie. Tu z wierzchu leżał. Słońce tutaj, przez słońce wyblakło. Ale od spodu to idzie te perełki, no to też pięknie. No to jeszcze bobki sarnie. No i pięknie, elegancko. Kolejna sztuka do kolekcji. Dziś się poszczęściło. Ładne te groty ma, niepozgryzane. Piękna sztuka. Cztery stopnie na plusie niby, ale taki ten wiatr zimny dzisiaj. Ale już ujemnych temperatur ma nie być w najbliższym czasie. Jakieś odwilże zapowiadają. I takie mamy zimy w tych czasach. Tydzień mrozu, tydzień na plusie. Przeplatane takie. Tutaj te wszystkie pniaki są po suszach. Bo chyba 11 sztuk takie gniazda małe z kornikiem. Drugi rok kolejne jakieś 20 sztuk i tak właśnie tak taka luka powstała. Kornik nie odpuszcza. Właśnie skorzystałem z wolnej chwili i tutaj mówię, przejdę się, zorientuję, ile tu jest wywrotów świerkowych, no i czy się nadadzą na pułapki klasyczne na wiosnę. Wiosnę, początek lata, na pierwszą serię, na kornika do odławiania.
Akurat tutaj fajnie tak leży sobie na nasłonecznionym miejscu, także da się na pewno sztuka nada na pułapkę. Pierwsze serie pułapek klasycznych zawsze staramy się wykładać na miejscach nasłonecznionych. Lepiej się wtedy ten kornik odławia. Tam jest kolejny złom. Kurczę, akurat na mrowisko musiał spaść. Też się nada. Jeszcze jedną sztukę będzie trzeba dopuścić. Wykładamy po trzy pułapki. Jak się sprawdza? Jak już się kornik zacznie wgryzać, to będą to takie kopce, takie trociny, takie kopce, jak wióry, jak w sumie to wygląda jak kawa, takie ciemne, jak kawa mielona. Wtedy się też bierze tasak czy jakiś nóż i się koruje. Sprawdza się właśnie długości chodników macierzystych. Następnie na danej takiej powierzchni, na takim prawie na całym obwodzie, na 2/3 obwodu pnia się liczy otwory wejściowe, tak jak się kornik tam wgryza, i jest odpowiedni taki przelicznik i na tej podstawie oceniamy zagrożenie drzewostanu na szkodniki wtórne, na zatkowanie szkodników wtórnych. I wtedy wiemy, czy mamy wykładać drugą serię, ewentualnie jeszcze trzecia. I ostatecznie tam też, u mnie to się nie zdarzyło, ale też się wykłada i więcej serii pułapek klasycznych. Ale widać, że tutaj byczki się bawiły. Czemchały. Gałęzie świerkowe. Czemachanie. Przypominam, wycieranie porożem. Spałowanie. To jest zdzieranie kory. Zgryzanie to już jest. Czy to jest zdzieranie kory z zębami? To łapią i ciągną i rwą tą korę. Czemchać mogą tylko byki i kozły. Piękny jest ten las tutaj. Ten oddział jest... ma coś w sobie tutaj. Taki piękny stary las. Tutaj zawsze jest tyle, mnóstwo prawdziwków. Kraina Borowika. Idziemy zobaczyć tą sztukę. No, ta jest idealnie opuszczona też. Tutaj będzie fajnie słońce dawało. Zacznie się ulatniać ten zapaszek złamanego świerka i korniki przylecą. Kurde, szkoda tego mrowiska. Dobra, muszę kończyć, bo do mnie dzwonią. Trzymajcie się. Życzę wam więcej takich znajdek.